Siemanko, siemanko, jestem Wertes, a to jest Purposz! Siemanko, siemanko, jestem Purposz, ze mną jest Wertes! Siemaneczko, siemaneczko, witajcie w Minecraft Dungeons! Dzisiaj była o godzinie 10.00 premiera tej gry. Już jest, zgadaliśmy się tutaj na nagranie. Na razie we dwójkę, możliwe, że powiększymy tutaj ekipę. Wszystko zależy od innych osób zainteresowanych, czy będą chcieli z nami grać, czy nie. Ale jesteśmy i jeśli wam się taka seryjka by podobała, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. I dopowiem, że u mnie ta seria wlatuje na kanał główny, gdyż kanał minecraftowy, to nieważne, dobra. Wybór misji, słuchajcie, creeperowe lasy, co ty na to, idziemy w creeperowe lasy? Tak, musimy. Ja chciałbym też podkreślić tutaj, że staramy się jak najszybciej wam wrzucić odcineczek. Pominęliśmy samouczek, gdyż samouczek jest samouczkiem, solo. A nie jest solo i jest w ogóle do dupy i śmierdzi prąciem, tak, więc... Tak, tylko się szło, także witajcie po właśnie samouczku. Nie, dobra, pomijaj, no, nie pomijaj. Czego nie pomijać? Kaccenki! A ja nie miałem, nie miałem kaccenki chyba, pominąłem od razu. Także ja lepiej zabijam. Oni nie chcą oglądać kaccenek, oni chcą rzezi. Ale to właśnie nie, bo później dostaję komentarze u siebie. O co chodzi w tej grze? Fabi już pobiegł, no. Ale to jest hack and slash, tu o nic nie chodzi. Hack and slash to chodzi o zabijanie. Nie, tu chodzi o fabułę. Kto gra w hack and slasha dla fabuły? To ja. Widzicie, wyprzedziłem, taki mister szybki byłeś. Pa. Nie dotkniesz ich nawet. Dobra, dotknąłeś. Zobacz. Rush B, słuchaj. Nie marnuj strzał. O, widzisz jak wybuchł? Bo to ja w niego strzeliłem fajerwerką. Tak czy siak. O, coś. Podniosłem toporek, słuchaj. Do czego służy toporek? Ja sobie sprawdzę. Toporek dobra, ma. Dobra. Tak, ty tam walcz. No. Ładnie. A ja spróbuję toporkiem. Oj, toporek jest wolniejszy, to na pewno. Ale można zabrał mu dać. Mi toporek. Ogłuszenie, trującą chmurę. Zobaczmy to ogłuszenie. Szansa uruchomienia 5%, szansa na tymczasowe ogłuszenie. Nie, ja chyba zostanę jednak przy mieczyku. Na ten moment. Mimo, że dodaję teoretycznie mniejsze obrażenia, to fajniejszego skilla mam, ponieważ wybrałem sobie zamrożenie. O kurwa! Ci samotność. Ty, mogę się do ciebie teleportować. Ło, panie. Pa to. Pa, jaki typ. Myk, jestem obok cię. Czad. Jakiś ultimate skeleton tutaj był, słuchaj. Nowy cel, znajdź karawanę, a już przeczytałem kwarantannę. Czy to już jest zboczenie? Tak. A zapomniałem, że tu się marnuje strzały. Niski poziom zdrowia. Dobrze, już się napiłem. Nie ma problemu. Dobrze, w pewnym sensie... Nie, mogę sensie... podnieść tych strzał. A, no bo pewnie ma fulla. To ja idę podnieść strzały. Okej. Okay. Gdzie one są? No, gdzieś tam leżały po szkieletach. Bo to były takie fejkowe strzały. Aha, rozumiem. A tutaj łuk leży jakiś całkiem spoko w ogóle. No go wziąłem sobie. No po nocku, no to w ogóle, to jest w ogóle inna dyskusja tutaj. O, zaraz też mi wyskoczyło, że przypisujesz skille do tych przedmiotów, tak z ciekawości? A po co? No bo to jest dosyć istotne. A gdzie? Na razie ten, no jak, czy przypisałeś już skilla do miecza wcześniej? No petardę tylko. No to dobrze, bo jednak nie mamy drugiego poziomu, więc ten. Chciałem powiedzieć, że całe życie grałem w hack'n'slashe, Diablosy i naprawdę wiele, wiele różnych innych hack'n'slashy. Ja też, Diablo 2 po prostu przeszedłem 15 razy. I to jeszcze dodam, z Forestem! Oh fuck! Nie, idę stąd. Tak. Co ja się będę kłócił? Ja mam... O, dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że mam strzały w oczach, nic nie widzę i nieważne. I creepera. Bo to jest las creeperów, no. Przypuszczam, że kasa nam się dzieli, więc spokojnie. Aha, dobra, no dobra. W sumie, bo tutaj nam pokazuje, gdzie mamy. Umarłem, podnieś mnie. O matko, jakaś ty to uczynił. Nie żartuję, idę tutaj. Aha. Ale nie, szczerze, to creeperów trzeba szybko rozwalać, bo przyps. Naprawdę przyps. Czemu dajesz łapkę w dół? Halo, łapkę w górę, a nie w dół. Ja nie wiem w ogóle, co tu się... Czekaj, bo pod Q... A, pod Q jest skrót do nie, wyobraź sobie. Okay. A pod... poczekaj, pod E jest potrzebne zaopatrzenie. Czyli pod... Aha, tutaj się pije. Potrzebne leczenie. Bo to są skróty klawiszowe ogólnie do takich podstawowych tych komend, nie? Mhm.
Okej. O, TNT podniosłem, nie wiem do czego jeszcze służy TNT. A coś wysadzimy później. Bardzo możliwe. Ty masz ciągle TNT na głowie, słuchaj. No to nie jest za dobrze akurat, tak mi się wydaje. Odejdźcie ode mnie. Mam trzeci poziom w ogóle, więc ty też pewnie masz trzeci poziom, co mogłoby świadczyć o tym, że możemy wklepać sobie jakiegoś skilla. Przy czym, no, nie wiem w tym momencie do czego. Zmniejsza prędkość o 30... Nie, to już jest bez sensu. Wezmę sobie do tego uku. Trująca chmura, dziki strzał. Szansa uruchomienia... Nic nie mam ze skilli, ty. Musisz na przedmiot kliknąć. Na przykład na łuk sobie kliknij i tam masz na dole. W każdym trafieniu przeciwnika jest istnieje szansa wywołania u niego szału, podczas którego atakuje wszystkich dookoła. Słabe. Zwiększa szybkość ataku oraz z każdym kolejnym strzałem resetuje się po zakończeniu jednego strzału. Dobra, no to jednak przy dzikim strzale. Słabe, nice. Jednak wezmę dziki strzał. Pretty good job. Dlaczego ja mam TNT na czaszce? Nie wiem. Bardzo. A ja mam pelerynę i kurczaczka. Elo. No zobacz tą postać. No widzę kutaka, który za tą biega. O, krowy. Krowy. Nie zabijaj krów, no dlaczego ty... No co za zły człowiek, co ci ta krowa zrobiła, no? Wszystko. Ta krowa jest złym człowiekiem. Podnosisz wilcza zbroja. Filunia. Elo, mordo. Też masz TNT na głowie. Ja nic z tego nie rozumiem. Gdzie się zmienia te zbroje? Czekaj, bo jestem dosyć ciekaw, no bo jednakowoż... No jak masz i to na górze masz takie te zakładki. A, dobra. Łe, patrz to! Co masz? Jestem wilkiem. A ty wilku. Założyłem na się zbroją. przy czym dalej nie wiem, jak się ściąga z ryja to TNT, bo mnie denerwuje ono. Ale dobra, później będę się nad tym zastanawiał. Nie wiem. Ale to jest w ogóle diablowate. Takie, słuchajcie, wszystko da się obsługiwać dwoma przyciskami. Bardzo mi się to podoba. Chyba sobie aż zakupię to też na PlayStation, wiesz? PlayStation? No. A czemu? Albo na Switcha, no bo ja lubię, wiesz... Takie klimaty? Ja lubię te... hack and slash. A masz Xboxa? Nie. Aha, dobra, już wiem do czego służy TNT. Możesz nim rzucić prawym przyciskiem. Ty, dziadu. To rzuć se w grupkę. Znaczy, ale no grupka mówiłem, a nie w grupkę. Aha, o, świetnie. Kurwa! Nie bij mnie, ja tu kosza podnoszę! A ty robisz zepsułeś tu kosza. A widzisz? Dlaczego ty mnie psujesz? TNT zmarnowałem! No, tutaj chyba chociaż nie, bo jak padłeś to beka, to nie zmarnowałem. Gdzie ty poszedłeś? No wszedłem na instancję. Zaopatrzenie, daj. Okej. Dzięki za emeraldy. No, jak ktoś by się zastanawiał, to moja pelerynka i ten kurczak to jest z edycji bohatera wydanie gry. Bo ja nie mam standardowego, tylko Hero Edition. A ja sobie wziąłem podstawową, bo sobie stwierdziłem, że na komputerze i tak pewnie będę raczej grał pod nagrywki, a na konsoli będę grał dla siebie. I dlatego też wziąłem sobie podstawową wersję. Chciałem, bo wiesz co, bo jak DLC później... Nie, kupiłem. Bo jak DLC wyjdą, to już mi w pakiecie dadzą, wiesz? Nie będę musiał dokupywać. Coś takiego. Także to jest... No ja tak czy siak biedny jestem. O nie, świnia! Wow. Czekaj, bo już znowu podniosłem tą zbroję. Jak to wyrzucić? Ama invisible. Jak się to wyrzuca? Co? No bo mam drugą zbroję i niepotrzebnie ją chwyciłem. Czym się wyrzuca? Chyba nie mogę. Nie wiem. Chyba, nie że mogę... to by się w ogóle nie wyświetlił na przykład ten zbrój, bo jest bardzo możliwe, że po prostu przypisuje się do postaci. To jest very... O kurde, very... jak są buty, to je... No są jednorazowanie, aha, okej, okay. No to spoko. Mam buty szybkości. To ja nie widziałem tych butów, czyli najprawdopodobniej przypisuje się ekwipunek, więc nie ma problemu... Ale jak coś wypadnie teraz, to poczekaj, żebyśmy mogli sprawdzić, wiesz, czy... Aha, to są wieśniacy, których musimy uwolnić. Aha. Tu jesteśmy... Sprawdzimy ten... Mistery uwalniacze. Czy to tak działa, nie? Że... Aha. Ale to jest diablowate. Rany, koguta. Ale mi się podoba, słuchaj. Fajne. No mi też? No wiesz, akurat ja się z diablo wywodzę, nie? Więc... Kurde, no i podniosłem coś. Ale to niechcący.
Zabiera mi itemy, no. Znaczy nie, to jakaś cienista forma. Nie wiem jeszcze do czego służy cienista forma, więc... Mhm. No i zostaw te krówki, no. Nie będzie krówek. Ty z wolu, ty. Podatki, halo. Co za zły człowiek. Czekaj, bo utknąłem za drzewem. Po co? Gdzieś te kwiatki, które uciekają od nas, jak się podchodzi, to się chowają? Są jakieś kwiatki, które uciekają od nas? Aha. Odsuń się, paskudna owieczko. Kurde, jakie przejście. Wylukał. Nie ma wolo. Czekaj. Tutaj leżą pęk strzał, tak? I chleb. I chleb, biorę. Podnieś. Biorę chleb. Zniknął mi chleb. Pęk strzał podnieś. No wziąłem. Zniknął pęk strzał. Czyli to jest... Ale nie, chyba mi też urosło w takim razie. A nie, ja też patrz, mogę sobie kliknąć zaopatrzenie drugi raz. Aha, okej. Okej, czyli każdy z nas może sobie po prostu po razie otworzyć. Już do ciebie biegnę. Taki... Champion. To takie championiki trochę. I sam zabiłem krótko, ale żeś mi... No to ja też poprawiłem. No, to był ten moment, kiedy trzeba było wywalić. Do czego wędka służy? Nie wiem, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Póki co tu są dymy ostre, dlatego się nad tym nie skupiałem. Dobra. Meee. Okej. Okej. Kurde, się wpakowaliśmy w takie dymzy. No i dobrze, no właśnie, wiesz, no hack and slash, no. Hello? Da! A ty co tu szukasz, kolego? Woo! Zdobyty poziom! No to czekaj, trzeba sobie dać, wiesz... Ciernie, tchórzostwo... Dobra, no, ciernie zostają. Spoko. Zwrócone obrażenia 100%, po otrzymaniu obrażeń zadajesz obrażenia również napastnikowi, to jest spoko. Twoje ataki wręcz i ataki dystansowe zadają więcej obrażeń, gdy jesteś przy pełnym zdrowiu. Okej. To tutaj mamy furię. Szybkość ataków, walce wręcz i dystansowej plus 10%. Robienie uników... Aha, bo jeszcze uniki mamy, zapomniałem o nich. Spacją możesz robić uniki. Coś mnie leje! A, widzisz. Czy ja słyszę gasta? Nie. Wiesz co? Ja sobie wezmę ciernie. Czy ty sobie wkopałeś jakiś speed! Czy ty sobie wkopałeś jakiegoś speeda? Nie. Nie, jak grzmot sobie ulepszyłem. Moje uderzenia. Aha. Żebym był mistrzem. Mistrzu PvP teraz jestem. Dobrze. Ja słyszałem gasta. Jestem wręcz pewien, że słyszałem gasta. Nie no, wydwał ci się. To towariw. Si. Uwaga, creeper. Creepery trzeba szybko rozwalać. Kolejną zbroję jakąś zdobyłem. What the fuck? Co? Zbroje plus 9, zbroja ławcy. No tak, tylko po co ja rozdaję skille na to zwycięstwo? Już, koniec. Nie wiem. Odblokowano osiągnięcie, nie wywołuj creepera z lasu. Halo, tak gdzie jest. Polskie znaki? Nice. W drodze do obóz. I tutaj w obozie możemy sobie tak chillować, że tak powiem, rozkminiać wędki jakieś. Wiesz, ale to w trakcie rozgrywki też trzeba się ulepszać, żeby nie ginąć, no. No tak, znaczy no wiesz, póki nie ginę jest dobrze. Smaczna kość. O, dostałem buty szybkości, które wcześniej już zdobyłem. Super opening. Trzymając smaczną kość w dłoni, słyszysz odległe wycie. Nic nie rozumiem. Pomóż trenować walkę. To wiem. Czekaj, bo tą zbroję. Obrażenia w walce dystansowej plus 30, liczba strzał w pęku plus 10. Aura zwiększająca obrażenia broni 20%. Zostaje przy tej, przy wilczej zbroi. Pytanie, czy jest jakakolwiek... Skąd masz wilczą zbroję? Ja mam zbroję łowcę. No to ja mam nawet dwie wilcze zbroje i jedną zbroję łowcy i właśnie... To daj. Zastanawiam się, czy jest jakikolwiek sposób, żeby to z siebie zrzucić. Tobie na przykład wyrzucić, tylko że nie widzę takiego sposobu, więc sprawdzę również w ustawieniach. Mhm. Jeszcze popróbuj sobie w ogóle spacją, że masz takie skoki. O kurde. No nie wiem, no nie. No ja nie wiem, no. Kowal się pojawił. Poka. Losowe wyposażenie i można hajs kliknąć i mu u niego wydać. Trzymaj, by potwierdzić, dobra, dawaj. Jaskiniowa zbroja! Kusza. Świetnie. A mogę coś sprzedawać? No bo mam tego od cholery. Możesz to rozbić.
Nie jest gniewa zbroja, jest gorsza od... od mojej zbroi łowcy. Tu mam moc lepszą, ale... obszar, a to amunicja... No ciulowa, ciulowa. Nie, wolę to. Rozbij. 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 A, bo mi to daje, po prostu jak rozbijam, to mi rozbija te. Wyobraź sobie... Znalazłem hajs! No to dobra, to ja też idę. Zdobądź, skrzynia lobby, okej. Okay. Ja jeszcze raz sobie handluję. Zbroja najemnika. O ty. O, i to jest dobra zbroja, przecież nie gorsza od ty. Aha, ja dostałem jednak lepsze buty, kurdeń. A no to teraz słabsze, rozbijam. Nara, elobenc, kolego. Wilcza zbroja znowu, co za shit w ogóle. Gdzie jest w ogóle moja kasiora? A, mi się już skończyła kasiora. No trudno się mówi. A, tu możesz przyciągnąć do siebie moba w zasięgu i go ogłuszyć. A ja mam, zobacz co mam. Co masz? Pieska mam, to jest mój piesek. O ty, a ja mam kuczaczka. Kutak. Kutak wciecie na oczo. Znaczy ten nie... Czerwony wąż! Co czerwony wąż? Łuk! O kurde, unikatowa. Unikat, bez kitu, nawet jest kolor unikatu. Ooo! Oh, standardowo. Jej. To jest właśnie moje szczęście. Standardowo. Strzały mają szansę wybuchnąć. No to graty. Ale nie robimy dzisiaj już drugiej misji, nie? No jak chcesz, no to może być taki, słuchajcie, prolog do seryjki. Dokładnie, do seryjki prologa zrobimy, bo jeszcze to trzeba dzisiaj wrzucić, bo to jest nagrane 1,5 godziny przed wrzuceniem, także wiecie. Dokładnie tak. Także... Ja zamrażam, patrz. Dawaj, czy jest PvP możliwość? Właśnie nie ma, no to klikami nie ma. Czekaj, ja to zaraz wymyślę jakoś. Gdzie my w ogóle jesteśmy? No nie, no musi być jakieś PvP. Już wkrótce wyspiarskie krainy. Aha, bo to będzie się odblokowywało z czasem. No przypuszczam. Tu jest w ogóle wejście gdzieś. Ty, patrz, tu domek jest jakiś, tu można no, sobie... No jest. Nawet patrz, jakiś RTX tutaj. Prawie taki. O kurde. I na moim GTX-ie działa, ojej! Tak się robi. O, tutaj jest ten ekran wczytywania, gdzie ta skrzynia lata. Aha, no możliwe, że to jest to miejsce. Zmieniłem po tej figurce. Kto trzyma świnie w domu, naprawdę? Ty, no bo... To jest jakiś skyblock w ogóle. No PvP chyba, nie? Nie no, po co PvP w takiej grze, halo? No to jest hack and slash! To jest Minecraft Dungeons. No dobra, niech będzie. I tyle tutaj powiem. Dobra, tak jest. Słuchajcie widzowie, dziękujemy wam za obejrzenie odcinka. Jeśli wam się podobał, chcecie więcej, stawcie łapeczkę w górę. No i ten, tak jak mówiłem, jest opcja, że powiększymy tutaj ekipkę nagrywkową. Zobaczymy, czy w ogóle się uda. Jeśli tak, to super. Jeśli nie, no to będziemy tak sobie grali. I na pewno i tak będzie fajnie. Także do następnego. Na razie i cześć. Jo, jo. Cześć. Cześć.